Cześć. Zapraszam na film, którego tematem będzie skok odwrotny przez skrzynię. Skok odwrotny zaczynamy nauczać ustawienia odskoczni pod kątem do skrzyni, ale ta pełna forma może być na wprost. Ja natomiast w szkole wykorzystuję tylko to ustawienie. Jest bezpieczniejsze. Ćwiczenie oswajające rozpoczynamy od skoku na skrzynię z odbicia jedno nóż, z dynamicznym wymachem wewnętrznej nogi, w moim przypadku prawej, i spokojnym ześlizgu obu nóż do lądowania na materacu. Kolejnym etapem jest skakiwanie na skrzynię z kilku kroków marszu lub delikatnego biegu. Ale od razu akcentujmy to, aby bardzo dynamicznie robić wymach prawą nogą, tą wewnętrzną, zniesie to nasze ciało ku górze, a jednocześnie zmianę rąk z tyłu za biodrami. Najpierw spieramy się wewnętrzną, potem zewnętrzną, tą zewnętrzną uwalniamy i lądujemy na dwie nogi z uniesioną ręką w górę. Zaczynamy od delikatnych kroków, w miarę rozwoju naszych umiejętności. Robimy dynamiczne wymachy wewnętrzną nogą, żeby ona ciągnęła całe ciało i drugą nogę w górę, żeby nasze ciało było podobne do składającego się scyzoryka. Nie róbcie tego sami w domu. Ten film jest tylko zrobiony w celach poglądowych. Na razie. A co, zmęczony? Ja to mogę dodać niewykorzystane sceny. Mógłbyś.